dalej z tematem życia z wiary. Prowadzi nas list do Hebrajczyków 10:38. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, dusza moja nie będzie miała w nim upodobania. Chcę, żebyście ten werset mieli wbity w głowę, żebyście pamiętali o tym, że Bóg komunikuje się z nami tylko na poziomie wiary. Z Bogiem nie można się inaczej dogadać. Nie można się z Bogiem dogadać inaczej. To jest niemożliwe. Albo wierzysz Bogu, nie w Boga, bo w Boga wierzy również diabeł i demony, lecz w Boga oni wierzą, a nie Bogu. Bo gdyby wierzyli w Bogu, to by od Niego nie odeszli. A więc z Bogiem nie można się porozumieć inaczej, jak tylko wierząc Mu. Jak tylko ufając Mu. W ogóle nie wiem, czy zauważacie, że w zasadzie żadna głęboka relacja nie może być zbudowana na niczym innym, jak tylko na zaufaniu. Albo zaufanie jest, albo relacji nie ma. I koniec. Wszystko możemy ponaciągać w relacji, ale nie możemy naciągnąć braku zaufania do drugiego człowieka. Jeśli po prostu Mu nie ufamy, to się będziemy wycofywać z Jego obecności. I koniec, kropka. Jeżeli nie ufamy Bogu, to będziemy się wycofywać z Jego obecności. Dlatego jest napisane, nie można podobać się Bogu. Nie dlatego, że On mówi, jesteś B, brzydki, nie chcę Cię, już Cię nie kocham. Tylko dlatego, że odchodzisz przed Jego obecności, to jak Mu się masz podobać? Jak On Cię nie widzi w zasadzie? Rozumiesz? On nie może mieć z Tobą komunikacji, tylko że Ty odszedłeś sprzed Jego obecności. Nie chodząc w wierze, odchodzimy z obecności Boga. Nam się może wydawać, żeby tam... Bo wiecie, ostatnio też sobie tutaj rozmawiałem z jedną osobą od nas z Kościoła o bardzo fajnej rzeczy takiej, którą wielu ludzi nie do końca rozumie. To troszkę abstrahuję od tego, ale pokażę Wam coś. Że w ogóle my na przykład myślimy, jakoś myślimy sobie. Jesteśmy ludźmi, którzy tam myślą o czymś. Na przykład 10 lat temu coś się wydarzyło w naszym życiu. I my myślimy, że my to tak dobrze w ogóle pamiętamy, jak to się wydarzyło, co to było. Natomiast fakty są takie, że my mamy historię co do tego zjawiska. To jest historia. Dlatego w realu nie istnieje coś takiego jak świadek zdarzenia. Rozumiecie? W ogóle nie ma tego jak świadek zdarzenia, bo coś w ciebie wchodzi, natychmiast masz historię. A jak jeszcze jesteś zaburzona dusza, to już w ogóle masz historię do kwadratu. Nie? I tak naprawdę wielu ludzi to żyje taką historią z Bogiem. Przeżyłeś nowe narodzenie, przeżyłeś pewne sprawy i ty żyjesz taką historią z Nim. A ty musisz żyć z wiary, a nie historią. Ty nie możesz żyć historią z Bogiem. Ludzie mówią, mam relację z Bogiem, a ja mówię bardzo często do niego, że wiesz co? Mam wątpliwości, czy masz relację z Bogiem. Uważam, że masz relację z pewną historią, która jest w Tobie. Już się nauczyłeś na pamięć, że jesteś odrodzony z Bożego Ducha. Zobaczcie tylko swoje świadectwa. Zobaczcie, jakie świadectwa macie. Świadectwo Twoje, im dłużej chodzisz z Bogiem, tym bardziej jest ubrane w pewien koloryt. I Ty nie możesz tego opanować. Wiesz, dlaczego nie możesz tego opanować? To jest poza Tobą. Musisz koloryzować Twoją historię, bo tak jest skonstruowany umysł. Zresztą Gandalf, Władcy Pierścieni, powiedział, że dobra historia zasługuje na koloryzowanie. I to jest wielka prawda. Tym bardziej, że i tak nie możemy tego zmienić, i tak nie możemy tego zmienić. My koloryzujemy. Rozumiecie? Tak czy inaczej. I teraz jak my coś przeżywamy z Bogiem, to w nas zostaje pewna historia. I często ludzie mają komunikację z tą historią. Bo z Bogiem może być komunikacja tylko na poziomie wiary. On pyta, czy wierzysz mi dziś? Panie, wierzyłem Ci wczoraj. Czy dziś? Dlatego jest napisane, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Życie to jest system ciągły. To jest coś, co się cały czas wydarza. Nie żyłeś wczoraj, prawda? Tylko żyjesz dzisiaj. Wczoraj nieważne. Wczoraj przeminęło. Dlatego jeżeli człowiek nie wierzy Bogu, to wychodzi jakby z Jego obecności. I może się modlić w innych językach,
może uwielbiać, może mieć poruszone emocje, może znać Pismo. Ale jeżeli nie obdarowuje Boga wiarą dziś, czyje wy macie dziecko? Kupili. Okej. Nie w porządku. Tak zaskoczyłem, mówię. Dobrze. W porządku. Robi zdjęcia. Druga panna zdjęcia. Prawo bowiem zostało nadane przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda przez Jezusa Chrystusa. I to jest to, o czym dzisiaj, co dzisiaj będziemy dalej sobie lecieli. To jest Ewangelia na 1,17. Chcę dzisiaj mówić o wierze w prawdę, w ten, o tej rzeczy, która tak naprawdę stanowi pewnego rodzaju fundament naszej służby. Jeśli tak mielibyśmy powiedzieć. Łaska jest zbudowana na prawdzie. I my wierzymy w łaskę zbudowanej na prawdzie. My nie mamy innej wiary. Więc czym jest nasza wiara Bogu? To jest wiara w łaskę, czyli niezasłużoną Bożą przychylność Boga dla nas i Boże zdolności w nas, oparte na fundamentalnych prawdach Bożych. Rozumiecie? Każda forma łaski jest zbudowana na prawdzie. Nie istnieje taka łaska, tak to będę się roboczo nazywał, która jest odrębna od prawdy. To jest niemożliwe. I każda wiara w taką łaskę jest fikcyjną wiarą. Dlatego ludzie na przykład mówią, o, wiem, że Pan mi jest przychylny, a jednocześnie postępują wbrew prawdzie jakiejś i uważają, że to się nazywa wiara, a potem się dziwią, że dostali w łeb od diabła. No przecież jest łaska. Ja mówię, ale ty sobie wymyśliłeś rodzaj, taką masz filozofię, którą nazwałeś łaska, ponieważ to coś, co sobie wymyśliłeś, nie jest ugruntowane w prawdzie. I ty teraz w to wierzysz. I ty masz prawo w to wierzyć. Są ludzie, którzy wierzą w różne rzeczy. Można sobie w nie wierzyć. Tylko to nie ma żadnej mocy na tym, żadnej siły nie ma. Nic tam nie ma. I ludzie są sfrustrowani. I przychodzą do kościołów i mówią, kurczę, przecież wierzę. Ja zawsze mówię, ale w co wierzysz? No w łaskę, wierzę Boga łaski. Przecież Bóg jest łaskawy. Ja mówię, ale co ty to przez to rozumiesz? Bo Bóg równa się Jego prawda. Jeśli na przykład Bóg coś powiedział, a ty to olewasz, jednocześnie mówisz, przecież jesteś Bogiem łaski, bo Jezus umarł za mnie i ja będę teraz w to wierzył, mimo że nie poruszam się w prawdzie, której ty jesteś autorem, to twoja wiara nie będzie przynosić ci efektów. Po prostu nie zadziała. Jest frustracja, jest załamanie, jest zdziwienie, dlaczego tak się dzieje. Ewangelia Jana 14,6 odpowiada na pytanie, które Piłat zadał Jezusowi. Spojrzał mu prosto w oczy i powiedział, co to jest prawda? Stał 40 centymetrów od prawdy. Ewangelia Jana 14,6. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem prawda. Wtedy w rozmowie z Piłatem nie mówił już nic. To są słowa wypowiedziane dużo wcześniej. Prawda, przyjaciele, to jest Jezus. Prawda to jest Jezus i wszystko, co z Jezusem jest związane. Ja chciałbym, żebyśmy po tym dzisiejszym kazaniu, które ja mówiłem masę razy, przynajmniej w podobny sposób, nie mieli żadnych wątpliwości. Rozumiecie? Żadnych wątpliwości. Że jedyna prawda, która funkcjonuje, to jest Jezus, czyli wszystko, co jest związane z Jezusem. To jest prawda. Łaska to postawa Boga. Prawda to Bóg. Proszę zapamiętaj to. Łaska to postawa Boga wobec człowieka. To jest Jego postawa. Łaska to nie jest osoba. Łaska to jest działanie. To postawa. Rozumiecie? To jest postawa. To jest pewnego rodzaju filozofia postępowania. To jest łaska. Czyli łaska to nie jest osobowa rzecz. Ale prawda to jest osoba.
A więc łaska to postawa Boga wobec człowieka. A prawda to Bóg. Prawda to nie jest to, że zasłonki są niebieskie albo szare. To nie jest prawda. To jest jakiś ułamek prawdy. To są ułamki prawdy. My to wszystko, co widzimy, na przykład, że słońce jest gorące, woda jest mokra, rozumiecie, o co chodzi? Dzień jest jasny, a noc jest ciemna. To są wszystko fragmenty prawdy. Ale są fragmenty. Ludziom wydaje się, że prawda, że jest coś takiego, no wiesz, co tam istnieje na przykład. To jest prawda. I teraz zobaczcie, z tą filozofią ktoś jest chory i choroba, o którą właśnie się pomodlił i rzucił ją na Jezusa, dalej jest w jego ciele. I on patrzy na tą chorobę i mówi, o, chory jestem dalej. No przecież to prawda. Ja nieraz muszę mówić, no co, ja nie będę zaprzeczał prawdzie. Przecież jestem chory. Ja mówię, ty, prawda to Jezus. Nie, prawda to jest to, że ta choroba jest we mnie. Ja mówię, nie. To, że ta choroba jest w tobie, tak, to jest szczerość organizmu. Organizm jest szczery wobec ciebie, bardzo szczery. I w tej chwili informuje cię o bólu. Ale prawdą jest Jezus! Jezus to jest prawda. I ta prawda powiedziała, w moich ranach i sińcach jest twoje uzdrowienie. Cześć! Rozumiesz, o co chodzi? A więc co nam z tego, że organizm jest szczery? Ja zawsze nieraz powtarzam, nie mylcie szczerości z prawdą. No. Często ktoś mówi, ja jestem szczery, ja mówię, to kurwa obchodzi. Twoja szczerość. Na terapii jest dobra szczerością. Wiecie, kiedy jest dobra szczerość, jak na terapię do mnie ktoś przychodzi. To jest dobra szczerość na jakimś odcinku. Potem tą szczerość zamykamy, przestajemy być wobec ciebie szczerzy. Ja jestem z ludźmi szczery na początku i uczę ich też szczerości. Używamy tego narzędzia pod tytułem szczerość do tego, żeby ten człowiek powiedział o swoich mankamentach. Następnie ja przychodzę do etapu, kiedy człowieka zaczynam uczyć, żeby przestał być szczery. Ja mówię, a teraz koniec z szczerością. Jak się czujesz? O taki. Jak się czujesz? Co ci powiedziałem? Napiszę ci na kartce, jak się czujesz. Napiszę ci na tej kartce tak. Taką prawdę ci napiszę. Czuję się świetnie, ponieważ Jezus czuł się świetnie. Proszę bardzo, jak się czujesz? A, jaki masz być? Prawdziwy czy szczery? Prawdziwy. Proszę bardzo, powiedz, jak się czujesz, ja go uczę. Zaczynamy uczyć prawdy. Nie szczerości. Szczerość nas nie obchodzi. Szczerość ma swoją końcówkę w życiu. Końcówkę. Rozumiecie? Humanizm jest wyznawcą szczerości. Rozumiecie? To humanizm, mówi szczerze, mówmy szczerze, czujmy szczerze, bądźmy tacy szczerzy. Jak będziesz w życiu całe życie będziesz szczery, rozumiesz, będziesz miał piekło na ziemi. Taka jest prawda. Piekło na ziemi. Ale jak będziesz prawdziwy, będziesz miał niebo na ziemi. Niebo na ziemi. To jest wielka różnica. I nasza wiara jest zasadzona na prawdzie. Prawda jest jakby gruntem wszystkiego, podstawą. Prawda to Jezus. Jego myśli, uczucia, poglądy, przekonania, formy przeżywania, wartości. Postawy. I wszystkie działania. To jest prawda. Jeżeli człowiek myśli coś, lub czuje coś, lub w jego życiu coś się dzieje innego, niż były Jezusa myśli, uczucia, poglądy, to człowiek ten jest poza prawdą. Rozumiecie? Na przykład Jezus mówi tak. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Takie coś ma. To był jego pogląd. I teraz narodziłeś się z Bożego Ducha w wyniku przyjęcia tegoż Jezusa do swojego życia i Jego Duch, ten sam Duch, który był w Jezusie, wszedł w ciebie, a więc cały materiał w ogóle,
który Jezus miał w sobie, wszedł w ciebie, masz taki sam program wgrany, rozumiesz? I teraz pada pytanie, czy ty jesteś jedno z Bogiem? I człowiek siedzi i mówi, kurczę, no niby tak, jesteś na wiedzy, no tak mówi słowo, albo no tak mówi na kazaniu, albo no niby tak, no i tak patrzę, kołuje się. Ja w ogóle wiem, że człowiek ma problem z prawdą. Wiecie dlaczego? Bo on się inaczej czuje. On się inaczej czuje, on się czuje odrzucony, on się czuje opuszczony, on się czuje poniżony, on się czuje gorszy od innych. Rozumiecie? I on na podstawie swoich uczuć, które są bardzo szczere, określa swój stan. Co ten człowiek robi? Nie wierzy w prawdę, tylko wierzy w fikcję duszy, która jest bardzo szczerą fikcją, ale nieprawdziwą. Rozumiesz? Człowiek ten wypada z Bożej obecności, wychodzi z niej, ponieważ on skumulował swoją wiarę na fikcyjnych elementach duszy. On mi mówi, jak się czuje, bo on wierzy, że jest tak, jak się czuje. No przecież to jest dramat. Rozumiesz? Ale jak wygląda druga strona? Gdyby ten człowiek szczerze przejrzał swoją duszę i powiedział tak, czuję się odrzucony, czuję się poniżony, czuję się kompletnym zerem i naprawdę nie czuję się w ogóle jak człowiek połączony z Bogiem. Przecież tyle jeszcze popełniam gaf, tyle popełniam różnych rzeczy, takich negatywnych. Nie, to muszę czekać, dojrzewać, zmieniać się. Wtedy tak, wtedy będę jedno z Bogiem. Rozumiesz, o co chodzi? Kiedy on by przestał na tym się skupiać, a skupiłby się na tym, że Jezus, który jest prawdą i który to Jezus jest jedno z Bogiem, rozumiesz? Jest z Nim zjednoczony przez swojego Świętego Ducha, to powiedziałby, jak w ogóle odpowiedź na 2 razy 2 = 4, jestem jedno z Bogiem. Jedno z Bogiem. Jestem jedno z Bogiem. To samo dotyczy tekstów, czy jesteś sprawiedliwy, czy jesteś czysty, czy jesteś bezgrzeszny. Jaki jesteś? Czy to, że zgrzeszyłeś teraz w swojej duszy czy ciele, to jest prawda czy szczerość? To jest szczerość. Bo prawda jest taka, rozumiesz, że w kim jest posiew Boży, ten nie grzeszy. List Jana. Pamiętacie list Jana? Kto się narodził z Bożego Ducha, ten nie grzeszy. Wiara w to, że się nie grzeszy, doprowadza w konsekwencji do tego, że dusza i ciało przestają grzeszyć. Rozumiecie to? To jest ta droga do oczyszczenia duszy i ciała. Najpierw wiara w to, że nie grzeszę. Jestem czysty, jestem święty. Choćbym w nerwach poderżnął gardło całemu domowi dziecka. To jestem święty. Bo tak mówi Bóg. I to spowoduje zmianę mojej duszy i ciała. To idzie w tą stronę. Zawsze moc idzie z wewnątrz do zewnątrz. Nigdy z zewnątrz do wewnątrz. Nigdy. Zawsze ze środka. Wczoraj o tym uczyłem na szkole. Zawsze ze środka. Zawsze. A w środku jest duch, a w duchu jest prawda. Rozumiecie? Nie chcesz grzeszyć? Najpierw uznaj się za niegrzesznika. Uwierz, że nie jesteś grzesznikiem. Nie bądź szczery.
Bądź prawdziwy. Rozumiesz? Nie prowadź szczerych rozmów. Prowadź rozmowy prawdziwe. Jeszcze raz mówię, kiedy się prowadzi szczere rozmowy. W pierwszej fazie terapii. Można też szczątkowo prowadzić szczerą rozmowę, kiedy potrzebujemy pomocy od drugiego wierzącego czy od grupy wierzących. Przychodzimy wtedy i szczerze mówimy, co się dzieje na jakimś odcinku naszego życia. Rozumiecie? Po to, żeby ich poinformować, o jakiej pomocy potrzebujemy. Kiedy przychodzisz do kogoś i mówisz, kurczę, chcę, żebyś się ze mną modlił, ponieważ upadłem. To nie jest niewiara w prawdę. To jest swego rodzaju użycie formy szczerości, aby móc otrzymać pomoc i w konsekwencji przestać być szczerym w tym temacie, a zacząć być prawdziwym. Bo kiedy ten człowiek się o ciebie pomodli lub z tobą porozmawia w odpowiedni sposób, natychmiast musisz uznać, że wszystko jest dobrze. Kiedy wychodzisz spod rąk usługującego, powinieneś powiedzieć, halleluja, jestem zdrowy. Halleluja, jestem poukładany. Halleluja, mam w głowie jak w ogóle w pudełeczku świątecznym. Tak powinieneś powiedzieć. Już powinieneś powiedzieć prawdę. Prawdę. Powinieneś wiarę swoją oprzeć na prawdzie. Wiecie, dlaczego ja o tym mówię? Bo na tym poziomie kardynalne błędy są wśród chrześcijan. Kardynalne błędy. Ja wierzę w prawdę. Wszystko w moim życiu wyprostowało się w wyniku mojej wiary w prawdę. Rozumiecie? Nie szczerości mojej duszy i mojego ciała. Nie. Naprawdę przez blisko 20 lat dzisiaj, Asia, ponieważ kiedyś się pochwaliłem tutaj, że zrobiłem sobie prawie 1900 wyznań. Całą Biblię opracowałem w wyznaniach. Robiłem to, jak siedziałem drugi raz w więzieniu. To były też takie... I mam to wszystko pozapisywane. I Asia to podłapała i mówi do mnie tak. Słuchaj, czy mógłbyś mi pożyczyć te zeszyty? Ja bym sobie to po prostu przepisała. Bo po co otwierać? Bo to są wyznania konkretnych rzeczy. Tam jest spis treści, co jest to, co jest to, co jest to. Przepisałabym i będę miała system proklamacji z całego Pisma Świętego. Ja mówię, nie ma problemu. A mówi, tobie prześlę to na komputer, bo będziesz miał to ułożone na komputerze, to ci jeszcze się przyda i dla innych ludzi. I mówię, no prawda to jest. No bo po co otwierać drzwi, które są otworzone? To nie ma sensu. Bo ja to robiłem, zajęło mi to 3 lata. Kurczę, wiecie, nie trzeba, tak? Może tego skorzystać, tak? I to każdy z tego może korzystać. Ale teraz, jak tam nie ma tylko, bo tak wczoraj to zerknąłem, się też tutaj siedziałem, zasiął mnie i pokazywałem, bo tam nie są tylko te wyznania w tych moich zeszytach. Tam to są też moje myśli, bardzo dużo moich myśli wynikających z objawień Bożych. To jest drugi rok nawrócenia mojego. Jestem 2 lata nawrócony wtedy. I co jest ciekawe, to jest właśnie czas, kiedy Bóg kształtował moją w ogóle osobę, moją duchową osobę. I tam jest taki nacisk na prawdę, jak na nic innego. Aż na to zerknę i mówię, kurczę, 18 lat temu taki nacisk na prawdę. I ja wiem, że ja swoje życie na tym zbudowałem. Dla mnie liczy się prawda, a nie to, co ja czuję, nie to, co ja myślę. To mnie nie obchodzi. To są rzeczy wtórne. Do poukładania można myśleć, o czym się chce i czuć to, co się chce. I kiedy się chce. To nie może w żaden sposób tobą zawładnąć. W żaden sposób. Mogę płakać, kiedy chcę, mogę śmiać się, kiedy chcę, mogę robić, co chcę z moimi emocjami. Po prostu. To jest w ogóle możliwe. Mogę się zaangażować w jakąś sprawę emocjonalnie, a mogę się nie zaangażować. Mogę w nią wejść emocjonalnie, mogę nie wejść. Będę chciał, to popłaczę, jak Jezus przy grobie Łazarza. Będę chciał, to nie popłaczę, jak Jezus, kiedy wieża zabiła wielu ludzi. Rozumiecie? Tutaj płaczę,
A tamty, kurczę, siedzi, coś tam tłumie. I w ogóle go nie rusza. A tam mówię, a co to mnie obchodzi, że tam wieża zabiła? Ale panie, tutaj jeszcze tutaj wpadli do świątyni od Heroda, pozabijali ludzi. Ja mówię, co wy myślicie, że oni byli mniejszymi grzesznikami niż inni? Wszyscy poprzecie. O. Co Jezus robił? Zarządza emocjami. Czemu? Bo one nie zarządzały nim. Bo on nie przyjmował szczerości swojej duszy, tylko stawał na prawdzie, którą jest on sam. Rozumiecie? Prawdą jest wszystko też, co wynika z ukrzyżowania Jezusa. To jest wszystko prawda. Prawdą jest wszystko, co wynika ze zmartwychwstania Jezusa. I wszystko, co wynika z wniebowstąpienia Jezusa. To wszystko jest prawda. To wszystko jest prawda. Wszystko jest prawda. Ilu z was jest w stanie odpowiedzieć bez wahania, że jest w myśli Chrystusowej? Prawda. Nawet w sytuacjach kryzysowych, kiedy jest naprawdę, no nie jest słodko. Właśnie popełniłeś błędy, właśnie jakaś gafa nastąpiła, właśnie zgrzeszyłeś w duszy i w ciele. I teraz przychodzę do ciebie i mówię tak, jakie jesteś myśli, a ty, jak powiesz, że jesteś Chrystusowej myśli i zrobisz to bez wahania, to znaczy, że stoisz na prawdzie i wierzysz w to. I powiem ci, bardzo szybko wyjdziesz ze swojego problemu. Bo ty nie podważasz, że jesteś myśli Chrystusowej. Ktoś myśli sobie, że przez głowę mu przechodzą filmy pornograficzne i że on nie jest myśli Chrystusowej. Nie, nie, nie. Nie mogę być myśli Chrystusowej, bo ja kurczę i cały czas mam pornosy w głowie. To nie. Albo cały czas zabijam kogoś, albo cały czas coś innego. Ja albo coś innego. Ja mówię, ale co mnie to obchodzi, co ty masz w głowie? Przepraszam bardzo. Co mnie to obchodzi? Co mnie twoja głowa obchodzi? Twoja głowa to jest normalnie rzecz do czyszczenia, wymiany, nie wiem, rynna. W dachu trzeba rynąć. Jest rynna, na przykład zakłada się rynnę. Liścina wpada, bałaganu innego, trzeba wejść, sprzątnąć, wywalić. No to, bo to co to jest? No bo to rynna, tak? Twoja głowa to jest do czyszczenia. No, zanieczyszczysz głowę, to sobie wyprostuj, wyczyść. Ale nie mów do mnie, że prawdą jest to, co ty myślisz. No nie mów do mnie tych rzeczy. W ogóle nie masz prawa myśleć w ten sposób. Prawda to Jezus. Jeśli myślisz inaczej niż Jezus, jeśli czujesz inaczej niż Jezus, jeśli myślisz inaczej niż to, co wynika z jego ukrzyżowania, zmartwychwstania i wniebowstąpienia, to masz kłamstwo w głowie i musisz to zmienić. 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 Osoba zakompleksiona myśli, jestem taka, 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 taka. Prawda jest taka, że jesteś jak Jezus. Ale człowiek w bardzo prosty sposób pozwala sobie myśleć, patrzy w lustro, tu mam krzywo, tam mam tak, a tam brzydki jestem. Rozumiesz? Jesteś jak Jezus. Czy ty w to wierzysz? Czy ty wierzysz w to, co mówi ci lustro? Ludzie mówią, lustro nie kłamie. Ja mówię, chyba śnisz. Lustro nie kłamie. Każde lustro kłamie. Każde lustro kłamie. Wiesz, dlaczego lustro kłamie? Dlatego, że lustro jest martwym przedmiotem odbijającym fizyczność człowieka, w której nie mieszka Bóg. Jeszcze nie znaleźli takiego lustra, które by odbiło ducha. Takiego lustra nie ma. W bajkach są takie lustra tylko. W lustrze je widać ciało. Greckie słowo soma. Zwykła fizyczność. To widać w lustrze. Rozumiesz? I ty nawet nie posiadasz prawa oceny tej sytuacji. Wiesz, do czego ci jest lustro? Żeby się uczesać, jak masz włosy, wycisnąć krostę, zrobić porządek na poziomie ciała. To sobie zrób. Malujesz się, jesteś tam kobietą.
Czy malujesz, czy jesteś mężczyzną, bo to też jest różnie w dzisiejszych czasach. Rozumiesz? Mnie nie przeszkadza, jak się facet maluje. To ja wiem, że jak z ducha będzie żył, to przestanie się malować. O co chodzi? Chodzi o to, że ty musisz wierzyć w to, co jest prawdą, a nie w to, co ci pokazuje lustro, co ci mówi twój umysł, co ci mówią twoje emocje. Jak moje emocje nie współgrają z emocjami Jezusa, tak? To znaczy, moje emocje kłamią, są kłamliwymi emocjami. Kłamliwymi, kłamliwymi. Ostatnio mówiłem tutaj kilku osobom taką rzecz. Jechałem sobie po zakupy taksówką i wsiadam do taksówki. I ten, co siedział w taksówce, sobie tam kaszlnąłem, gardło miałem spracowane, sobie kaszlnąłem. A ten mówi, proszę założyć maseczkę. Dobrze, mówię, założyłem maseczkę. I co ja mam teraz w głowie? Co ja mam w głowie? Mam w głowie, że zaraz mu wyjaśnię wszystko. I jeszcze mam drugą rzecz w głowie. Na pewno nie dam mu napiwku. Ani 50 groszy nie dostanę. Rozumiesz, o co chodzi? Nie. Ale wiecie, ile to trwało? 30 sekund to myślenie. Natychmiast przyszło drugie myślenie. W ogóle nie będziesz z nim rozmawiał. Dasz mu napiwek większy niż zwykle. Tak? I podziękujesz mu za wspaniałą drogę. Kiedy wychodziłem, dałem mu napiwek, powiedziałem, dzięki, mówię, fajno jeszcze muzę puszczałeś, mówię, naprawdę. Bo kiedy mi się zdarzyło, że będziemy razem jechać, to będę szczęśliwy. Miłego dnia. A on za nie mówił tak. Bo w ogóle już był skrępowany, bo to młody chłopak, nie? On był skrępowany samym faktem, że mi uwagę zwrócił na tą maseczkę, bo w ogóle widać było, że wiesz, jest po prostu ma rozwolnienie z uwagi na COVID-a generalnie. Taki, on taki normalny, fajny facet widać, bo taki normalny, no. Widać, a taki w ogóle, wiecie, wystraszony. Jemu głupio było, wiesz, wobec mnie, taki... On się nie spodziewał takiej reakcji. Dlaczego tak zareagowałem? Dlatego, że tak reaguje Bóg. To jest reakcja Boga. Tak reagował Jezus. Jezus Jego uznawałby za biednego, nieszczęśliwego człowieka, nie znającego prawdy. Rozumiecie? Jezus z takimi ludźmi nie wprowadzał, on z nimi nie wchodził w żadne dyskusje. On ich błogosławił, uzdrawiał, uwalniał, pomagał. Wiecie, z kim Jezus jechał? Z religijnymi i humanistycznymi kacykami na poziomie politycznym. Tymi, którzy rządzili i mówili, jak trzeba żyć, wprowadzając ludzi w błąd. To z nimi jechał niemiłosierny. To jest charakter Chrystusowy. Biednych, nieszczęśliwych ludzi zawsze podnosił, zawsze pomagał, a z kacykami religijnymi i politycznymi jechał jak z nieplennym zbożem. Rozumiecie? Taki był Jezus. Jednych przytulał, drugich tłuk batem. I to jest prawda. I teraz ja muszę mieć tak ułożone emocje, bo inaczej to one kłamią. Ja muszę tak mieć. Jak mam inaczej, to znaczy, że mam kłamstwo w sobie. Jak moje emocje powiedzą, nie, tam nie interesuje mnie, co robi ten rząd. Nie interesuje mnie, co robi ten rząd. Właśnie zaraz nagram do nich odezwę, do tych rządów, że będzie rewolucja. Rewolucja, nie skończy się to, uwolnię słowo prorocze, to jest, że to rewolucja będzie. Bo to się skończy, zobaczcie, jak to się skończy. Jak oni nie w ogóle się siądą, a mają sraczkę z uwagi na Stany Zjednoczone, to nie będą chcieli tak siąść na razie. Rewolucja będzie. I to nie będzie rewolucja, że wyjdą na ulicę. Wiecie, z czym wyjdą na ulicę? Z pałami, z kijami, z kamieniami. Tak wyjdą na ulicę. Tak wyjdą na ulicę, zresztą się o to modlimy. Niech wyjdą. Niech wyjdą, niech uderzą na ten cały bałagan. Ewangelia Jana 17:17. Słowo Twoje jest prawdą. Prawdą jest również Słowo Boga, czyli przekazane ludzkości duchowe prawidła. Spisane w Biblii, zobrazowane w naturze, dostępne przez proroczy ogląd człowieka i historii. Duchowe prawidła. To są prawdy Boże.
rozumiecie? Twoje słowo jest prawdą. I tu mówimy o słowie, które jest informacją, szeroko pojętą informacją o różnych rzeczach. I jeśli Bóg powiedział coś, to to coś takie jest. I teraz ja muszę wierzyć w to, co powiedział Bóg. Nie w to, co mi się wydaje. Rozumiecie? Prawda Boża jest absolutną podstawą wszystkiego. Wszystkiego. To na niej zbudowana jest łaska i to z niej wyrasta miłość. Rozumiecie? To na niej. Ona jest gruntem. Ludzie często mówią o miłości. Bardzo dużo mówią o miłości. Kiedy się w to zagłębisz, dowiesz się, że oni nie mówią o miłości. To są przestrzenie miłosno-podobne. To są miłosno-podobne przestrzenie. To nie jest miłość. To nie miłość. To miłosno-podobne rzeczy. Tak jak nieraz to powtarzam, ci z was, którzy może pamiętacie czasy komuny, były różne rzeczy podobne. Nie były to oryginalne, tylko podobne. I było właśnie czekolada czekoladą podobna. Ja to pamiętam, jak gdzieś to było coś strasznego. To była czekolada bez kakao. Nasi tutaj sąsiedzi, Związek Republik Radzieckich to wymyślił. I to do nas tutaj przychodziło. I to smakowało jak kartofle. Ja siedziałem w więzieniu, pamiętam, w 90 roku i lubiłem taką mocną herbatę pić, taki czaj i lubiłem tam sobie czekoladę wrzucić. I kiedyś ktoś przyniósł w ogóle taką właśnie czekoladę, czekoladę podobną, ja to tam wrzuciłem. Ja to do dziś pamiętam i to chyba duch się dostał. I patrzę, a mi się zrobiła taka breja na wierzchu. Takie bagno. Ja to próbowałem rozmieszać, to nie szło tego rozmieszać. To było takie, ja nie wiem, jak się to powiedzieć, co to było. Jak co? Tak, jakiś kożuch taki w ogóle był. I to się próbowało, jaki syf, mówię. Rozumiesz? Syf. W ogóle wszystkie rzeczy, które są podrobione, one nie mają sobie oryginalnych w ogóle. Nie mówimy o jakichś tam teraz tematach ubrań filmowych czy coś, bo to nie o to chodzi. Ale generalnie to jest podrobione, nie jest coś oryginalne. Tylko jest podobne, to jest zawsze syf. Wiecie, to syf jest. Wydaje się, że idziesz na przykład kupić sobie, jaki piękny łańcuszek złoty. Rozumiesz? On nie jest złoty. On jest z tombaku, on jest z jakiegoś innego czegoś. To tylko wygląda jak złoto. Jest na przykład wiele przestrzeni miłosno-podobnych. Ludzie przeżywają coś na poziomie emocji i mówią, ta miłość, bo ja kocham, bo ja kocham, bo ja kocham. Czy to jest oparte na prawdzie? Czy tam jest prawda? Czy u podstaw tego zjawiska jest prawda? Rozumiecie? No weźmy homoseksualizm na przykład. No jest dwóch chłopaków na przykład i oni tak bardzo kocham tutaj Janka, bardzo kocham Zdzisia i Zdzisia z Jankiem się bardzo kochają. Ja nie wątpię, że oni, że on, bo teraz nie mówimy teraz o tym, że oni są tylko na poziomie seksualnym gdzieś tam się łączą. Nie, bo ja na przykład oglądam takie programy o domach, na satelicie, bo lubię o tych domach oglądać. Na przykład bardzo często w Wielkiej Brytanii w ogóle są tacy starzy geje. Tacy geje, oni już tam są po 70 i se żyją razem i tam jest 50 lat w związku są, czy tam ile się tam nie zdradzają, tak se siedzą, jakiś John, jakiś Steve na przykład, nie? No i się dom kupują teraz w ogóle John i Steve. Wiesz, bo oni tam, i tak naprawdę widać tych ludzi, bo oni się pokochali, tych dwóch facetów, nie? Ja w ogóle nie wątpię w to. Tylko to nie jest miłość. To jest element miłosno-podobny. Dlaczego Steve na przykład pokochał Johna? Czemu on to zrobił? Gdyby Steve się zastanowił głęboko, czemu on to zrobił, to by zobaczył, że gdzieś w jego życiu nastąpiło jakieś kłamstwo. Pewnie był zaniedbany w jakiejś dziedzinie życia. Coś mu nie pykło. Rozumiecie, o co chodzi? Gdzieś w tej głowinie się przekręciło. Tych kobiet się przestraszył. Rozumiecie, o co chodzi? I znalazł sobie w ogóle
tego drugiego, już zapomniałem, jak go tam nazwałem. John. A John, taki sam jak Steve, też wystraszony, a że razem lubią łowić ryby, zbierać znaczki. Rozumiesz, o co chodzi? To mówią, no to dobrze, no kurczę. To, rozumiesz, to i poklepiemy się po pupci, będzie dobrze, nic tam nie będzie, to żadna baba, która nie wchodzi. Co? Czuchy jedne mają. Tanie zawsze. No taka prawda, jedna szafa, nie dwie. Wiecie. I oni o kolei idą, i oni kochają się, naprawdę nie fotują. I oni naprawdę stają, często są bardziej moralni, niż tacy normalnie hetero. Nie chodzą tam, to nie jest to, że... Bo to ja nie mówię o tych kretynach, co tam na tyłkach malują tęcze i od lata przecież w Berlinie. To nie o tym mówię, bo tamten to jest w ogóle totalnie zdemonizowany koleś, jeszcze nawalony jakimś towarem, bo to no, rozumiem, o co chodzi. Bo to się nie mieści w takiej koncepcji normalnego umysłu, żeby tam chodzić, proszę ciebie, sobie kondona przylepić na oko i antenkę z plastiku na głowę. To ja nie o tym mówię. Bo to jest żałosne. Ja mówię w ogóle o dwóch ludziach, którzy w ogóle w ten sposób zdecydowali żyć. I oni są przekonani, że oni są moralni, oni są w porządku, mają wspólny kredyt na dom. Wiecie, o co chodzi? Nie wiem, czy oglądaliście taki film Klatka na ptaki. Nie oglądaliście? Obejrzyjcie film Klatka na ptaki. Rewelacyjny film w ogóle dwóch gei. Dwóch gejów czy gej, ja już nie wiem, jak to się nazywa. Gejów adoptowało syna, który jest hetero. On normalnie wyrósł na hetero, a oni go normalnie wychowali jak kochająca się para. Ten komik taki gra, co się sam łysło pełnił. Robin Williams. W Klatce dla ptaków. Naprawdę fajny film, pokazujący w ogóle, że jak oni tam żyją, w ogóle nie, i ten chłopak, który do nich przyjeżdża, bo oni traktuje jako ojca i matkę. Rozumiecie? A oni normalnie żyją, tam się nie zdradzają, prowadzą jakiś biznes razem, coś tam. Ale to nie miłość. To nie miłość. Ja o tym mówię na luzie, bo ja mam spiny na to, bo to nie w tym sprawa. Ja po prostu, to trzeba umieć zdiagnozować. I takich wiele rzeczy jest. Ludzie, ale weźmy inne rzeczy, normalne pary heteroseksualne. Ludzie uważają, że biorę sobie żonę, żona to, o, bo ona mi się spodobała, to będzie żona moja. A wiecie, jak teraz tłumaczę ten list do Efezjan, tam jest napisane, że opuści syn ojca i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i będą jednym ciałem, nie? I tam w ogóle syn to jest słowo antropos. I greckie słowo antropos to jest słowo, które określa człowieka. Ani mężczyzna, ani kobieta to jest. To jest człowiek. A słowo żona to jest ciekawe bardzo słowo, bo ja nie wiedziałem, że to jest tak ciekawe słowo, bo dokładnie słowo żona w Piśmie Świętym oznacza żona w tobie zrodzona. Że to nie jest jakaś tam kobieta, tylko to jest ktoś, kto w tobie został zrodzony przed założeniem świata. Ja się modliłem, ja mówię, okej. Okay. To znaczy, że realne małżeństwo jest wtedy, kiedy ten człowiek znał tą kobietę przed założeniem świata. Trochę patrzył na Boga, dlatego usłyszał Ewangelię na ziemi, trochę zerkał. I on ją potem tu znalazł. To żona to jest ta, która w nim zrodzona. A nie tam żona, bo patrzyła, o ta jest fajna, to ta będzie żona moja, a to będzie mój mąż. Teraz są małe pytania do ucha, patrzyłeś na mnie. Ale to jest prawda, bo to są bardzo głębokie rzeczy i Paweł na przykład je obrazuje, bo w ogóle, rozumiecie, bo to jest coś innego niż nas nauczyła religia. Dlatego tyle jest rozwodów. Posłuchajcie, co ja powiem, prawdziwe małżeństwo się nigdy nie rozleci. Nie tylko się nie rozleci, nie tylko się nie rozleci, ale będzie kwitło do końca. Dlatego, że w innym miejscu jest taki zapis, na przykład, i brzmi on w ten sposób, że człowiek, pokazuję wam prawdę, jak wyglądają, że żaden człowiek nie ma swojego ciała w nienawiści, ale je karmi i pielęgnuje. Tak jest u nas napisane w naszych tych przekładach. A oryginał mówi tak, żaden człowiek nie ma swojego ciała w nienawiści, tak? Ale je doskonale zaspokaja i rozpieszcza, aby kwitło. I tak ma robić mąż z żoną. Doskonale ją zaspokoić i rozpieścić, aby kwitła. I dalej jest napis. Tak jak Chrystus doskonale zaspokaja Kościół i rozpieszcza go, aby kwitł. To już było na nich za dużo. Rozumiesz?
I teraz jak może nieprawdziwe małżeństwo, nieprawdziwe, jak może tak mężczyzna dbać o kobietę? W życiu tak nie będzie o nią dbał. Jeśli naprawdę nie kocha, jeśli nie ma prawdziwej miłości. Rozumiesz? Musi być prawdziwa miłość. Prawdziwa. A więc, ja wam pokazuję, że jeżeli nie ma prawdy, podstawy prawdy, to miłość też jest nieprawdziwa wtedy. Łaska jest nieprawdziwa i miłość jest nieprawdziwa. Prawda jest gruntem, fundamentem. Wiedzę, to jest napisane, opuści ojca i matkę swoją i nie złączy się. Jest napisane, sklei się. I to słowo sklei, to greckie słowo, oznacza, że jest niemożliwe rozerwanie, bo inaczej zostanie uszkodzony któryś z elementów. Rozumiecie? Takich słów używał 2000 lat temu Paweł. Mówi, jak to jest prawdziwe, mówi, no to się sklei i koniec. Nie można urwać. Jak urwiesz, to część urwiesz. Czyli ktoś musiałby umrzeć. Rozumiesz? Umarłaby jedna część, gdyby to się rozerwało. To jest małżeństwo. To jest miłość. Dlaczego w takim razie jest tyle rozwodów, porzuceń? No, ona już mi się nie podoba. O. 3 lata temu to tak, to było inaczej. Wtedy tak, wtedy ją kochałem. To była miłość. Rozumiesz? To była to był podwyższony stan magnezu w organizmie. Podwyższony stan magnezu miałem. Trwało to jakiś czas. Potem ci magnez spadł. Rozumiesz? Przestała ci się podobać. Co mam zrobić? Ja mówię, czekoladę szaryj. Po prostu. Rozumiesz? Po prostu. Wiesz, bo to jest to, co, o czym ja mówię, tak jest, to tak umyka ludziom, że ta prawda to jest podstawa. A ta prawda, ja sobie tam poradzę. Nie poradzisz sobie bez prawdy. Zbłądzisz, wykrzywisz się, upadniesz, polegniesz. A ja nie chcę tak. Mnie takie coś nie interesuje. Prawda jest zawsze pierwsza. Zawsze jest pierwsza. Zawsze. Niczego nie wolno ci budować, jeżeli prawda nie jest pierwsza. Żadnej relacji, żadnego związku, żadnej służby, niczego. Niczego. Wszystkiemu muszą towarzyszyć pytania, czemu ja to robię? Jaka jest podstawa tego, że ja to robię? Czemu ja tego chcę? Jaki jest powód, że ja tego chcę? Czy ja mam tu jakąś podstawę prawdy, czy nie mam tu podstawy prawdy? Prawda jest stała i niezmienna. Prawda jest, to jest aż trudne do powiedzenia. Ona jest jak taka zasada, która się nie, to jest jak przyciąganie się, to się nie zmienia. Tego nie można zmienić tutaj. Rozumiesz? Ludzie w sztuczny sposób są w stanie wytworzyć na przykład w laboratoriach próżnię. Tak, tutaj na ziemi i brak przyciągania, są w stanie to zrobić. Ale to są chwilowe rzeczy, do tego potrzebna jest ogromna ilość energii i tak dalej. Tu na ziemi jest przyciąganie ziemskie. Kropka. To jest zasada. Leci coś, spadnie. Żeby nie wiem co. Jest też inna zasada. Obojętnie, czy jesteś tutaj, czy tutaj na ziemi, ty nie spadniesz. Rozumiesz? Takie zasady są. Ziemia się kręci, zasuwa człowieku jak wariat. My na niej jesteśmy, w głowach się nie kręci. Ponieważ to są stałe rzeczy. A chciałbym się zapytać, czy wiemy, ile tam jest? No. Co znaczy w hebrajskim słowo Jezu? To, co ludzie śpiewają, wołają i mówią Jezu. A jaki to ma związek? No, Jezus to jest imię. Mówimy z prawdą, to co... Jezus to jest imię. Jezu. Ale nie wiem, co to znaczy Jezu, a połóż mnie. Jezu to znaczy przeklina człowiek, złożyczy, bluzi i życzy wszystkiego najlepszego. To znaczy Jezu. Jezu, tak. A Jezus? Nie wiem. Nie wiem. No to mówimy Jezus. Bo jedna litera wiele zmienia. Jest na przykład taka instytucja w naszym kraju, która nazywa się ZUS. Wystarczy dodać jedną literę i zmieni się cała rzecz. Jezus. Niby to samo. No ale Jezu ludzie śpiewają i nawet... A to jest ich prywatna tragedia. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że prawda Boża zawsze idzie z przodu. Zawsze. Nie ma takiej opcji, żeby było inaczej. Prawda jest stała i niezmienna, dlatego stanowi grunt pod wszystko łącznie z wiarą. Grunt.
Ja uwielbiam fundamentalne rzeczy. Na przykład robię sobie różne ćwiczenia w moich cyklach treningowych przez jakiś okres czasu, a potem znowu wracam do podstaw i robię podstawy. Zasadniczo moje treningi są podstawy. 3 razy w tygodniu, normalne sztangi, hantle, bez żadnych jakichś wydziwianych urządzeń. Rozumiesz? Po prostu brutalny ciężar. Podstawa. Kocham podstawy, bo one są stabilne. Największą potrzebą człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Nie ma większej potrzeby u człowieka. Zrobimy wszystko, żeby czuć się bezpiecznie. Rozumiesz? Wymyślimy każdą rzecz, żeby czuć się bezpiecznie. A prawda nam daje takie poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli ja będę obeznany z Jezusem, z Jego poglądami, z Jego myśleniem, z Jego koncepcjami, z Jego emocjami, ja będę w ogóle wpatrzony w ogóle w Jego osobę, ja będę studiował Go na kartach Biblii, ja będę przyglądał się Jego działaniom na przestrzeni historii. Poznam Jezusa od strony ducha, poznam Jezusa od strony historii. Rozumiesz, o co chodzi? Poznam to wszystko. Będę to wiedział. I zacznę te rzeczy stosować, to znaczy, że prawda będzie w moim życiu funkcjonować. Jeżeli to, co zrobił Jezus na krzyżu, to, co się stało przez zmartwychwstanie, przez zniebowstąpienie, ja to wszystko złożę sobie do kupy i ja będę tym żył, to będzie to prawda. Jeżeli ja nie będę od tego odchodził. Rozumiesz? Już mówię, jaki masz dowód na to, że idziesz do nieba? Ja mówię, Duch Święty mieszka we mnie. Ale co to znaczy? Ja mówię, no to znaczy, że On jest w niebie, to ja nie mam możliwości tam nie być. To mnie ciągnie, człowieku, rozumiesz, jak w ogóle, wiesz, ciężar nad oceanem. Muszę tam być. Jestem z Nim złączony. Ale jak to jesteś z Nim złączony? Ja teraz muszę znać te prawdy, ja muszę wiedzieć, ja muszę, te prawdy muszą być dla mnie, jakby, na tym się wszystko buduje. One są niezawodne. One są niezawodne. Niezawodne. I wiara w te prawdy jest niezawodna. Kiedy ja wierzę, że właśnie tak się mają rzeczy, to się realizuje w moim życiu. Ale jak ja mam wątpliwości, a czy na pewno jestem zjednoczony z Bogiem, a czy na pewno ja jestem uzdrowiony, a czy na pewno, jeśli ja postąpię tak, jak mówi to prawidło, to będzie dobrze? Ludzie zadają takie pytania, na przykład w sprawach finansowych. Ja mówię, robisz takie ruchy w sprawach finansowych, jak powiedział Bóg? Jakie? Ja mówię, to nie znasz? To nie znać. Musisz się zapoznać z materiałem, bo inaczej jesteś arogantem. No jak to nie znasz? Ale ja wierzę Bogu. Ja mówię, bzdura! Nie znasz Jego prawideł! W co Ty wierzysz? Czy Bóg jest ze mną? Ja mówię, błagam Cię. Bóg może stać tutaj przy Tobie, podejdzie, proszę Ciebie, do Ciebie rzezimieszek, strzeli Cię w mordę, zabierze Ci portfel i pójdzie. I myśli, że to ten Bóg zrobi. Że Cię ochroni? Tak myślałem. Ja mówię, ząk. Musisz zastosować Jego metodę. Jego metodę. Tutaj kiedyś był w kościele u nas taki człowiek, miał wizję. Niektórzy z Was ją słyszeli, niektórzy nie. Siedział u siebie w domu, w innym mieście i w pewnym momencie spojrzał w okno i zobaczył atak demoniczny i zobaczył też anioła, który stoi i strzeże. Anioła stróża. Potężnego, uzbrojonego, dla którego te demony były niczym. Ale te demony nacierały. A anioł stał i nie robił nic. I dopiero kiedy ten chłopak się zorientował, o co chodzi, wydał rozkaz aniołowi. Wtedy anioł zaczął rozpieprzać demony. Inaczej to demony by wjechały, pozamiatały i do widzenia. Tak jest w życiu człowieka. Człowiek nie zna prawideł Bożych, nie interesuje się nimi i uważa, że Bóg go będzie chronił. Że Bóg go będzie bronił. Bo ja wierzę, że błogosławieństwo jest przez to, że Jezus umarł za mnie na krzyżu i wstał z martwych. Ja mówię, masz te błogosławieństwo? Nie mam. Ja mówię, to coś nie pykło. No nie pykło coś.
Tak? Mówię, zadałeś sobie pytanie, dlaczego nie masz? No nie, ja mówię, to ja ci powiem, dlaczego nie masz. Dlatego, że ty bierzesz jedną rzecz, ale cała reszta, która jest wokół tego, cię nie interesuje. Przykład z pieniędzmi. Jezus na krzyżu Golgoty stał się ubogim, abyśmy bogactwem Jego byli ubogaceni. Amen. Wszyscy wiemy. Halleluja. Wchodzimy krok, weszliśmy krok w wierze. Stoimy na tej prawdzie. I teraz przed nami rozkładają się kolejne klocki. Kto skąpo sieje, skąpo żąć będzie. Wchodzę na ten klocek. Co robię? Przestaję skąpo siać. A ja myślałem, że ja nie muszę siać. Że mnie te prawdy nie obowiązują, że obowiązuje mnie prawda, ta jedna. Nie, obowiązuje wszystkie prawdy Boże. Tak jak obowiązuje cię funkcjonowanie wszystkich rzeczy w twoim organizmie. Zgadza się, masz duże rzeczy w organizmie. To, że masz energii, to nie zmienia postaci rzeczy, że potrzebujesz, żeby ci wątroba działała. Nie możesz powiedzieć, o, halleluja, mam energii. Wątroba to jest nieważne. Bardzo proszę. Wyłączenie wątroby, rozumiesz? Ile będziesz żył z włączoną wątrobą? 4 godziny, 6. Okej? Okay? Halleluja, mam płuca i serce. W porządku. Wyłączę ci mózg. Zobaczymy, jak pożyjesz. Cały człowiek musi działać. Amen? Każdy fragment. Wszystkie mięśnie, wszystkie. Wszystkie w ogóle elementy, każdy kawałeczek musi działać. Tak samo sprawa jak Boże mi. Wszystko musi działać. To na prawdach Bożych budujemy nasze życie. Wierzymy w te prawdy Boże. W duże, małe, średnie, nie wiem jakie. Dowiadujemy się o nich. W odpowiednich momentach życia stosujemy je. Czasami wystarczy, że jesteśmy na jednym elemencie i rzeczy się dzieją, ale przechodzimy w inny etap życia i tam się już nie dzieją. Trzeba zastosować szereg innych prawd i uwolnić wiarę w szereg innych rzeczy. Rozumiesz? Tak to działa. Dlatego główną rzeczą jest relacja, bycie z Nim. Czasami człowiek nie musi nawet umieć nazwać jakiejś prawdy. My tutaj mamy taką fajną rzecz w Kościele, że umiemy to nazwać. Ale niejednokrotnie jest tak, że człowiek się nawraca, nie zna nazywnictwa, ale intuicyjnie wierzy w prawidła Boże i rzeczy się dzieją. Zawsze jednak jest to związane z wiarą w jakąś prawdę. Nawet jeśli nie potrafimy jej nazwać. Natomiast im więcej masz, tym więcej od ciebie się wymaga. To, co masz dzisiaj, rozumiesz, powoduje, że ty musisz z tego korzystać. Nie możesz powiedzieć, a co to? Bóg ze mną. Wyjdziesz się pomylić. Wierzymy tylko w prawdę. Nasza wiara nie może się opierać na czymkolwiek innym. Żeby w prawdzie wierzyć, przeprawdzie trzeba ją znać. Studiuj życie Jezusa. Studiuj Biblię. Proroczo obserwuj rzeczywistość. Miej życie modlitewne. To są podstawy. Ewangelia Jana 8:32 mówi, poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. To poznanie prawdy daje nam swobodę do skutecznego wierzenia. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Kiedy prawda was wyswobodzi? Jak ją poznacie? Często tutaj, jak zapytasz kogoś, na przykład rozumiesz ten werset, to mówię tak, to co? No prawda mnie wyswobadza. Nie, poznanie prawdy cię wyswobadza, nie prawda. Musisz ją poznać. Musisz z nią być blisko, za pan brat. Im lepiej znasz prawdę, tym twoja wiara ma mocniejszą podstawę. Ja mam takie elementy w życiu, że jestem uparty jak muł, nie wiem, jest jakaś prawda, ja w nią wierzę, nieważne co się dzieje, ja usiądę, na to będę siedział. Ja mówię, to musi się stać. Bo inaczej Bóg by nie był Bogiem. Musi. Nigdy nie loguj swojej wiary na czymś innym niż na prawdzie. Ponieważ wiara nie ma możliwości na czymś innym niż prawdę utrzymać się. Ona nie da rady, ona się ześlizgnie, twoja wiara. Umknie. Rozumiesz? Często trzeba wyzbyć się nawet szeregu doświadczeń w swoim życiu. Na rzecz prawdy.
na rzecz prawdy. Mam różne doświadczenia, różne przeżycia. Wierz w prawdę, a na pewno osiągniesz sukces. Wiara twoja przyniesie ci sukces. Kochaj to. Pokochaj takie nauczania. Nie lekceważ ich.